Dzień dobry takim zestawem w promieniach słońca. Tak, zgadza się, mamy piękne słońce i 9 stopni już, więc dzisiaj też ma być fajnie, fajowo, cieplutko. Bo wczoraj pogoda była wręcz, bym powiedział, luksusowa. Tak, taki arsenał, ale nie sprzątamy dzisiaj w domku, spokojnie, nie będę nikogo męczył. Dzisiaj będę jechać sprzątać auto. Więc tak, cały arsenał, jeszcze jakiś worek na śmieci, bo to wiadomo, coś tam zawsze w drzwiach pochowane jest. Więc z takim arsenałem się tutaj witam, lecę po kawczona i jedziemy sprzątać. Ale spokojnie, tylko auto. Słuchajcie, pogoda rewelacyjna, na tyle, że zaraz się rozbieram z tej kurtki. No zresztą do sprzątania auta i tak kurtka mi nie będzie potrzebna, wręcz przeciwnie, będzie mi przeszkadzać. Ale jest tak fajnie, przyjemnie, bo jest ciepło, ale tak nie gorąco jeszcze. Jeszcze to słońce nie jest takie mocno parzące, takie wiecie, w sam raz, że aż chce się funkcjonować, no bynajmniej mi. Więc no jadę korzystać, posprzątam ten burdelik w samochodzie. Taki malutki burdelinio. No i co? No i potem do chałupy, bo w domu też jest co robić, nie? Mam oczywiście kawczana na drogę. Jadę dzisiaj na nową myjnię, bo jakoś tutaj w mojej okolicy była jedna taka superancka w ogóle, Bayer Monachium, i miała płatność kartą, gotówką ktoś jak tam chciał, ale tak, super aktywna piana, super szczotka do sprzątania, no tak naprawdę wyposażona ta myjnia dobrze i że tak powiem pilnowana, tak, że tam naprawdę codziennie, kiedy by się nie przyjechało, czy rano, czy wieczorem, zawsze ktoś był, jak nie jeden pan, to drugi pan i tam to było dopilnowany biznes. To potem ją skasowali, teraz postawili tam coś innego, no po prostu i tak naprawdę dookoła nie mam żadnej takiej fajnej, żeby była i taka właśnie kolorowa dobra piana i ta fajna szczotka, tylko tak jakoś jest wszystko, no nie podoba mi się. Więc teraz jadę w ogóle w inne miejsce, troszeczkę kawałek dalej, może tam będzie coś lepszego. Ostatnio jak przechodziłem tamtędy w sobotę z koszyczkiem, to widziałem właśnie jak ludzie myli auta i fajna była aktywna piana, taka naprawdę widać, że konkretna, nie? To jest raz, więc bym chciał i umyć z zewnątrz i w środku porobić, no także dobra, to zgarniamy się. W sumie to ja się zgarniam, jeszcze wezmę szybko jeden telefon, po drodze wykonam oczywiście, standardowo jak to ja sobie, o, pogadam i dobra, i nie wiem kiedy się widzimy, dla was za chwilę. Działam sobie już powoli, ale szczerze powiem, że na odkurzacz pojadę na Orlen. Ten tutaj raz, że bardzo szybko kończy się te 2 złote, a drugi fakt to jest to, że strasznie słabo ciągnie, więc lipa się mówi, no nie. Także biorę się za robotkę tutaj sprzątania, cała torba majdanowa jest oczywiście. Średnio mi się chce, naprawdę. Ja jak lubię mieć w domu posprzątane, w aucie też. Ale auta i okien nie lubię sprzątać. No naprawdę, mycie okien i sprzątanie auta dla mnie to jest nic przyjemnego. No jakoś mnie to denerwuje. Pełno tych szczelinek, nieszczelinek. Kurna, ile to jest roboty, to jest głowa mała. Dobra, to nie przedłużam, bo mi szkoda czasu. Dalej robię, co mam robić. I tyle. Zobaczcie, umyłem dopiero co auto i wyszedłem teraz od fryzjera i jest od razu zafajdany. Ja to mam po prostu szczęście. Jak mi się w końcu coś nie trafi dobrego, to nie wiem, co to będzie. Na szybko z rąsi się łączę, bo wyszedłem od fryzjera, więc tutaj wszystko frygane. I oczywiście wszystko we włosach, więc zaraz jadę do chałupy i, że tak powiem, robię z tym porządek. Ale najpierw muszę zajechać do Biedronki kupić płyn do pukania. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie, bo ostatnio nie udało się kupić. A w mojej wannie nietypowi goście. Moczą się chodniczki od samochodu. Normalnie ja to zawsze robię płyn uniwersalny. Ciepła, w sensie taka bardziej gorąca woda i daje mi się po prostu moczyć. One się tak moczą, potem troszeczkę szczoteczką takie, zwłaszcza w tych szczelinkach robię. A później przejdziemy do etapu suszenia. Tak, a w tle Joanna, która zaczyna swoją wariację. Łepetyna ogarnięta, to od razu człowiek się czuje lepiej. Już po swojemu umyte, ułożone jest git. Jest on, kaszczan. Piję tak szybko na szybko, bo oczywiście standardowo mam jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia, a potem lecę do pracy, więc chlupniem, bo uśniem. Kurczę, jeszcze jestem bez śniadania, ale już coś użarłem, już użarte zostało. Drzwi nie domknąłem, tam będą trzaskać. Twarogowe pączki czy coś takiego z Biedronki. Nie są złe, ale jadłem lepsze.
więc no, do zjedzenia. Okej, po prostu nie urywają pewnej części ciała. Kupiłem w Biedronce jeszcze woreczki śniadaniowe, ponieważ mam trochę rzeczy do zamrożenia, bo oczywiście się tam trochę nakupowało, ale spokojnie, pomrożę. Jeszcze jakieś tam pyszności dostałem, to wiecie, no to ja teraz tego nie zdążę przejeść na pewno, więc pomrożę, będzie z głowy. I nalatałem się trochę za Lenorkiem. Niebieski mój ulubiony, jeden z ulubionych w sensie. Tutaj wygląda mało, ale już jest użyty, bo już pranie idzie. Dopiero w Carrefourze go dostałem. Byłem w Biedronce. Byłem znowu w Rossmanie. Nie ma, ja mówię, no kurczę, no tyle czasu. Pytam tej pani w Rossmanie, mówię, czy jest Lenorek? Bo ja go poszukuję. A pani do mnie, że no nie, że będzie za niedługo. Więc nie wiem, nie wiem. Ale to, że w Biedronce nie ma, w szoku jestem. Dlatego, że byłem jeszcze kilka dni temu, przed zakupami świątecznymi, to cała półka stała i do tych koncentratów Lenora. No, nikt mi nie powie, że one tak zeszły. Już wszystkie wykupione. Coś tu podejrzanego jest. No ale dobra, podjechałem do Carrefoura. W Carrefourze oczywiście cała półka wszystkich cudownych płynów. No i mojego Lenorka. I tutaj podoba mi się jego jakość, bo jest to, co bardzo dobrze daje znać o tym, że płyn jest jakościowo dobry. Jak się odkręci na krętkę i się powącha, to aż tak za przeproszeniem kuje w nos. Tak. Znaczy, że jakość jest dobra. Bo gdyby nie kuło i byłby taki sobie mętny, no to jakiś taki dziwny by był. Ostatnio nawet pisałem z kimś w komentarzach właśnie na temat jakości płynów. No ale ja tutaj mam wątpliwości co do nich, więc... Więc wszystko pochowałem ze sprzątania auta, oprócz plaka. Dlatego, że moczą się chodniczki, które zaraz będę szczotkował. Tak. A potem będziemy je wycierać do sucha i nabłyszczać plakiem. Tak, ja robię chodniczki plakiem, one wtedy ładnie pachną wanilią, plus jeszcze dodatkowo ładnie się świecą, a o to chodzi. No. Dobra, dziubaski. Nie przedłużam, tak jak mówię, lecę robić, bo jest co robić, ale jeszcze nie kończę, jeszcze się dzisiaj do was odezwę na spokojnie, więc lecimy. Zdarza wam się czasem wyprać okulary? Nie? To polecam. Moje oczywiście wyprane, proszę, jak się świecą, jakie czyściutkie. A jak pachną Lenorkiem, no słuchajcie, no u mnie to nawet okulary muszą Lenorkiem pachnieć, no proszę bardzo. Nie no, ja to jestem klamot, no i dlatego ja nigdy nie mam żadnych okularów długo, bo nie potrafię o nie dbać. Nie wiem jakim cudem, no pewnie zostały w bluzie, którą dzisiaj miałem na sobie, a którą rzuciłem też do prania. No i się stało, ale na szczęście krzywda jakaś wielka mi się tutaj nie stała, chociaż są czyste. No i dobrze, po umyciu, wysuszeniu, kładę sobie taki chodniczek na czystym ręczniku. O, przepraszam, nie w tą mańkę. Na czystym ręczniku. Biorę plaka i czystą mikrofibrę. Spryskuję. I wcieram. To jest cała eureka. I mówię, one wtedy trochę tak żywiej wyglądają na takie nowe, wiecie o co chodzi. Nowe plus oczywiście dla mnie to ładnie pachnie wanilią, to jest dodatkowy efekt. Jak ktoś lubi więcej tego, to może dać sobie więcej, proszę bardzo, pek pek. No i gitarka. I dla mnie to jest wszystko. Teraz tylko wynieść do samochodu i cieszyć się ładnym zapachem. No i jak to mówią, nie samą pracą człowiek żyje. Czas najwyższy coś zjeść. Mam tutaj, nie wiem, to jest chyba Devolay czy coś w tym stylu. Ha, bo oczywiście to dostałem, sam nie zrobiłem takiego pysznego. Nie, to nie moje klimaty kucharzenia. Chleb, bo nie chcę mi się już obierać ziemniaków. Taka sałateczka, niemuśna, bo już jadłem. Sok jabłkowy, oczywiście świeżo wyciskany. Cicho, nie powiemy, że od ciebie tym bark, spokojnie. Także ja idę zajadać i się odezwę. I jeszcze przed wyjściem do pracy. Na chwilę się łączę tylko z Rąsi, bo już zaraz muszę niestety wychodzić, więc tak to. Montuję dla was drugą część filmu. Filmu o pralce, bo tam
Kilka osób prosiło, że chciałby zobaczyć cykl prania w tej pralce, więc jakby zaspokoję te potrzeby i oczywiście wrzucę ten filmik. Niestety w dwóch częściach, bo mój laptop ma mało wbudowanej pamięci i tak dużego filmu nie dało się za jednym razem zrenderować, bo wyrzucało brak pamięci. Więc musiałem go podzielić na dwa i trochę pokombinować, przyciąć coś tam, więc... No mówię, trochę mi się zeszło, więc kombinacji alpejskich trochę podziałałem, ale dobrze, udało się, także chyba nie będzie najgorzej. Mam nadzieję, że te osoby będą zadowolone, bo to wiecie, to jest taki film nie dla wszystkich, tak? No nie każdy będzie tego oczekiwał, ale jest część osób, która chce, więc dla mnie to nie jest problem, mogę wrócić, bardzo proszę. No, a tym samym co? Słońce mi się schowało, zrobiło się tak już trochę dziwnie. Nie wiem jaka temperatura jest. Nie no, 16 stopni, jest przyjemnie. Zresztą mam okna potwierane na mieszkaniu i jest fajnie. Jest fajnie, w miarę ciepło i elegancko. No tak powiem, kurczę, siedziałem przy tym, trochę kombinowałem, już mi się spać zachciało. Chce mi się kawy. Ale kawa to już w pracy, już teraz w domu nie będę kombinować. Zaraz trzeba się zbierać i stąd uciekać. No. Takie życie. Czy coś miałem jeszcze powiedzieć? Chyba nie. Chyba nie. Spojrzę w notes. Tak, bo ja jestem metoda zapominalska, więc często po prostu jak chcę coś powiedzieć, to wolę sobie zapisać i potem pamiętać, ale... Nie. Ale za to dzisiaj mamy Dzień Radia. Dzień Radia i zdradzę wam już na jutro kolejną pociechę. Jutro będzie Dzień Czekolady. No już czuję, że będę świętował. Będzie ku temu dobra okazja. Będzie świętowanie czekolady. Dobra, dziubaski, no żegnam się już dzisiaj. Uciekam. Dla mnie to dzień na wariackich papierach. Dla was to taki vlog typowo miszmaszowy. No ale tak wygląda mój dzień. Ile udało mi się podzielić tym dniem z wami, to się podzieliłem. No nie wszystko jest takie proste i nie wszystko chce się pokazywać. Wiadomo, normalna sprawa. Tak to jest. Także dobrze, dziubaski. Ja żegnam się już dzisiaj cieplutko. Życzę wam jutro miłego dnia, spokojnego, dobrej kawki. Pamiętajcie proszę o łapeczce, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia za niedługo.